Cześć, witam. W międzyczasie, pora zająć się naprawą silników na tą moją właśnie działalność, tak jak wspominałem, ileś odcinków do tyłu. No i mamy tutaj jednostkę przed sobą, bardzo popularnej marki, bardzo znanej marki, której podobno sprzęty są niezniszczalne. Nie ma takich sprzętów, dobrze o tym wiemy. Tak więc nie o tym, drodzy widzowie. Mamy przed sobą do zrobienia silnik marki John Deere, model 4045 HF285. To jest silnik Euro 3 na Common Railu z całą tą, tą taką właśnie. No i co temu silnikowi dolega? Silnik wyrzucał olej z dolotu. Ogólnie rzecz biorąc, olej był w interkulerze, w całym właśnie dolocie do silnika. No i poprzedni fachowiec przede mną stwierdził, że prawdopodobnie jest walnięte turbo, że turbo rzuca olej na interkuler i tak dalej, i tak dalej. Po wymianie korasa turbiny, dobra, wiemy o co chodzi. Dalej silnik miał taką samą przypadłość, tak? W następnej kolejności postawiono na to, że olej dostaje się poprzez odmę. Jako, że to jest Euro 3, odma jest już podłączona do lotu silnika. No i drodzy widzowie, postawiono na ten separator oleju, prawdopodobnie tak on się nazywa, i został on wymieniony, ale dalej ta przypadłość nie została wyeliminowana. Tak więc prawdopodobnie w silniku są do wymiany już zestawy naprawcze. Po prostu silnik jest wyeksploatowany, jeżeli chodzi o górę. Nie wiem, w jakim stanie jest dół. To wszystko wyjdzie w praniu, jak zacznę go rozbierać, ale na początek przed rozbiórką będę go tutaj prał, mył, kąpał. Wiadomo, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i tutaj zaczyna się już taki remont, którego bardzo ja nie lubię. No ale no niestety, no muszę to jakoś pogodzić. Przez tą właśnie przypadłość zrezygnowałem ileś lat do tyłu z napraw wszelkich maszyn, ponieważ remont ma zostać wykonany wedle zaleceń klienta, nie wedle moich zaleceń, że po rozbiórce okaże się, co jest do wymiany. Klient oczekuje tego silnika na wczoraj, tak jak zawsze oczywiście. No i mam przełożyć zestawy naprawcze, zajrzeć od dołu, jak to mniej więcej wygląda, ewentualnie zmienić głowicę. Głowicę mam już drugą, po regeneracji przygotowaną, złożyć silnik w całość i wziąć dalej do roboty. No niestety, no. Taka jest sytuacja, to jest, mówię, to jest na życzenie klienta, ja wykonuję wedle jego właśnie tych zaleceń, tak jak on uważa. No i jeżeli wyjdą jakieś kwiatki po drodze z tego tytułu, ja nie biorę za to żadnej odpowiedzialności, to już jest wytłumaczone na samym starcie, klient to przyjmuje do wiadomości, tak więc co tu dużo mówić. Wyciągam ten silnik i przygotowuję go do demontażu. Jeżeli chodzi dalej o silniki, tutaj mamy zrobiony właśnie przeze mnie kompletnie silnik, też właśnie John Deere 4045, ale ten jest Euro 2 na zwykłej pompie wtryskowej, proszę bardzo. No aż taka zwykła to ona nie jest, ponieważ posiada jeszcze cewkę, parę innych czujników, ale przyjmijmy, że to jest po prostu na pompie wtryskowej. I ten silnik już u mnie był, ja go zrobiłem, przygotowałem, pojechał, popracował 3 tygodnie i do mnie wrócił. Przypadłość była taka, że dwa z nowych wtryskiwaczy poległy. A jak mamy uszkodzone wtryskiwacze, to już wiadomo, co się dalej wydarzyło. Tak więc ten silnik też była ściągana góra, zaglądane, wymieniane co trzeba i może śmiało wracać z powrotem do roboty. Są założone kolejne nowe wtryski. No jakość tych części, niezależnie od tego, jaka jest marka, jaki jest model silnika, jaki jest dostęp do tych części, wszystko to, co jest sprzedawane tak o do remontów, to jest wszystko niższej klasy i jakości. Wszyscy już o tym doskonale wiemy. To, co jest wkładane do wszystkich jednostek, czy tam pojazdów, sprzętów i tak dalej, obojętnie do czego, tak? To, co jest wkładane na pierwszy montaż, to jest naprawdę najwyższej jakości część. Ona ma wysłużyć ileś tam czasu i później remontowe wszystkie podzespoły, czyli wszystkie części zamienne, czy to w oryginale, czy nie, one już nie są tej samej klasy. Dlatego, żeby koszty remontu i tak dalej były na tyle nieopłacalne,
aby klient kupował nowe. Rozumiecie, o co chodzi? Części buble, ileś remontów, trzeba z tego zrezygnować, trzeba kupić po prostu nowe. Tak to w dzisiejszych czasach funkcjonuje. I niestety, no, taka jest właśnie rzeczywistość, jeżeli chodzi o naprawy, o te wszystkie maszyny, pojazdy, sprzęty, wszystko, co jest związane z mechaniką. I starczy już na ten temat, drodzy widzowie. Jeszcze szybciutko przejdziemy do V8 na 400 koni. No, nic tutaj się nie zmieniło, oprócz tego, że została zasypana trochę dookoła, ale to jak zacznie się robić przy tym, to po prostu tutaj zrobi się więcej miejsca. Jak ponaprawiam te silniki, już pojadą dalej. Tak więc też tu będzie dużo więcej miejsca, ale też, dobra, nie o tym. Stoję dalej zablokowany z tytułu wałka rozrządu. Brak tego wałka rozrządu na wysokich szybkach. No i nie mogę dalej właśnie ruszyć. Wałek znajduje się w środku silnika, tak więc ani go złożyć, ani go nic na chwilę obecną. W wielu źródłach już jest szukany ten wałek, aby tylko go dostać. Znaczy się dostępny jest, tylko wiadomo, no, żeby go nabyć tutaj do nas. Kombinuję już jak mogę, odzywacie się do mnie na mailu z chęcią pomocy w tej sprawie. Bardzo dziękuję tam wielu osobom. Każdym podaję numer katalogowy, jaki jest tego wałka, co i jak. No i próbujemy całą ekipą, aby chociaż ten wałek dotarł. Jak już ten wałek dotrze, już to mówiłem wielokrotnie, wtedy 2 dni i silnik stoi gotowy, tak? To nie jest dla mnie problem, ja go już tak znam jak własną kieszeń. Tak więc no, tylko sprawa wałka blokuje mnie przy złożeniu tego silnika w całość. Jeszcze też szybciutko powiem, dotarły nareszcie wszystkie elementy tuza. Pamiętacie, rozebrałem tuza, dałem na zakład na dorobienie siłownika. Tu mamy już potoczone wszystkie tuleje, wszystkie blachy, płyty, wszystko, wsio, już dałem wszystko, chociaż mogłem zrobić to wszystko sam, ale wiadomo, wszystkiego człowiek sam nie jest w stanie zrobić. Brak czasu, brak wszystkiego. I mam już to wszystko gotowe, tylko teraz czas i miejsce i odpowiednia chwila, aby złożyć cały tuz, zmontować go do stanu pierwotnego, czyli w całość i montować go przy beczkowozie. Ale to do tego jeszcze daleka droga. Biorę się za silnik, tu muszę trochę poukładać rzeczy, tu już mam dodatkowy zestaw uszczelek do kierowca. Już mi po prostu się kończą uszczelki, bo ostatnio było tych remontów, silników i tak dalej. Tak więc dokupiłem jeszcze w razie W, niech leżą. I nastąpiła mała reorganizacja. Euro 2 stoi już na wylocie do odbioru. Tu mamy stół, który było widać w poprzednich ujęciach. On będzie służył za miejsce na podzespoły silnika. Standardowo duża płyta, skrzynia, jedna ze skrzyń stalowych i już jest taki szybki stolik. Euro 3 wykąpana stoi już na tym miejscu. Tam ze skrzyni z kolejną Euro 3 John Deere'a, którą pierwszą pokazywałem do naprawy. Stoi tutaj ta skrzynia i na niej zrobiłem sobie taki podręczny stolik warsztatowy. No i tutaj po wyrzuceniu, po wykąpaniu wygląda to o wiele lepiej. Po wyrzuceniu całej tej wiązki, tego makaronu, też już jest to dużo przyjemniejsze dla oka, tak? No dobra, biorę się jeszcze za sprzątanie kilku spraw, poukładać to wszystko, żeby jakoś to wszystko tu wyglądało. No i żeby można było robić, ale ogólnie miejsca no jest na styk. Poradzimy, jakoś tu sobie poradzę. Nie takie rzeczy się już robiło, drodzy widzowie. Do dzieła, demontuję cały pakiet chłodnic, po kolei wszystko z góry i zaglądamy, co mu dolega. I kilka dłuższych chwil później John Deere został wypatroszony. Inaczej, jeleń został wypatroszony. O, lepiej to brzmi. Mamy rozmontowaną górę silnika. Jeszcze trochę zostało, aby obrócić go do dołu. No i mamy już przyczynę tej awarii, dlaczego silnik wyrzucał odmą olej. Prawdopodobnie na jednej z tulei i to akurat na pierwszym cylindrze no już puściły pierścienie, skończył się, że tak powiem, ich żywot. Reszta cylindrów no jeszcze jako tako, nie ma żadnych tutaj że tak powiem śladów oleju, tak jak na tym, ale po bokach już jest też mokro tego silnika, po bokach tłoka czy też innych tłoków. Tu akurat może ja nalałem, ale o, tak jak tutaj też już puszczał olej, tak więc ja to bym najlepiej zmienił same pierścienie i ognia, ale
To nie jest moje, to jest według życzenia klienta remontowane, tak więc wymiana zestawów naprawczych, zobaczymy jak panewki, jak dół, jak wał. Przelecę go oczywiście mikrometrem tak na silniku. Jeżeli będzie wykazywał większe zużycia, no to będę sugerował szlif wału i tak dalej. Jeżeli nie, wszystko zmieści się w normach, to robimy płukanie, takie solidne płukanie, na ile tylko będę mógł i montaż silnika w całość. Na szczęście mam drugą głowicę, tak jak wspominałem chyba prędzej. Tutaj no widać z tego cylindra ewidentnie żygało. Tu jest wszystko tłuste. Tutaj mamy tłuste tylko i wyłącznie właśnie z zaworów, bo poprzez dolot wlatywały nam te ilości różne oleju. Zastanawiam się też, ale nie widzę tutaj, czy uszczelniacze zaworowe, aby na pewno też nie narobiły bałaganu, ale no nie ma jak tego dobrze sprawdzić, ponieważ kolektor sący jest cały odlew razem z głowicą, tak więc no problematyczne jest to do stwierdzenia, jeżeli chodzi o stronę sącą, ale też na wydechu widać, że jest sucho, czysto. No cóż, wymiana wszystkiego co trzeba, mycie i składanie. Silnik nie jest jakoś tam ciężko zamazany jakimś kitem czy coś takiego. Jest normalnie brudny od oleju, tak jak standardowo każdy silnik, aczkolwiek no nie jest tam przejrzyście. Trzeba naprawdę zrobić dobre płukanie i będzie jak książka pisze. A oto sprawca całego zamieszania i dostawca wszelkich prac i robót w moim gospodarstwie. Po to, abym się nie nudził, jak już kończę prace polowe, czyli Dziad Trans. Przyjechał oczywiście od zaplecza. Chłopak już się tak nauczył jeździć tą drogą, że nie chce już przyjeżdżać oficjalnie, tylko przyjeżdża nieoficjalnie. Cóż Cię sprowadza w moje skromne progi? Roboty mi przywiozłeś znowu, nie? A coś Pan tu narobił? Gdzie jest Pan przetarł? Takiego kupiłeś. To jest oczywiście Citroen. Peugeot stoi na drugim podwórku. Nie wiem czemu Patryk nie chce go dokończyć i nie chce go zabierać. Coś Ty mi tu przywiózł, już się boję. Co to jest? A co Ty tu dla mnie masz? Sprężarka spalinowa? A jak? I to dla mnie jest? Nie. Nie, ja tu coś tu wietrzę podstęp. A tutaj, o, jakiś paleciak. Czyli, o, piwo. To nie na wizji. Dobra. To puste. Puste? To głowę zjeżdżało, nie? No to jak żeś Pan przyjechał? Dobra, będziemy to zaraz oglądać. Co tutaj Patryk nawiózł? Na ile zostajesz? Nie wiem. A na ile mogę? Oporowo. Dobra. Wracamy na warsztat. I kilka dłuższych chwil później. Pomału zaczynam montaż silnika w całość. Wszystko to robię w ciągu jednego dnia jak na razie. Już nadchodzi wieczór. Patryk poszedł się przebrać. Zaraz przyjdzie do nas. I będzie tutaj razem ze mną działał. Albo też weźmie kamerę i coś tutaj ponagrywa z zewnątrz. Słuchajcie, jak przedstawia się sytuacja, jeżeli chodzi o wnętrze tego silnika? Po głębszym takim przejrzeniu i po takiej głębszej analizie. Mamy tutaj korbowody. Korbowody zostaną umyte i zmierzone średnicówką, chociaż tyle. No i zastanawiam się mocno, co zrobić z tymi panewkami. Wyglądają na zużyte, znaczy no tak średnio zużyte w jednym miejscu. Tu wyglądają dalej ok, no mam brudną rękawicę w oleju. Są to jeszcze panewki oryginał. Mam drugie i to są też te panewki, no nie oryginał. Są to zamienniki, nie wiem jakiej klasy, jakiej jakości, ponieważ no nie mam styczności z John Deere'ami. Dopiero to jest moja, można powiedzieć, pierwsza taka naprawa grubsza. Nie, druga, bo tu już pierwsza stoi obok. Temat jeszcze do przeanalizowania. Jedyne mówię co, to zwymiaruję korbowód, czy trzyma wszystkie wymiary, czy jest równy na stopach, jak zużycie tulejek korbowodowych. Największym problemem wyrzucania tego oleju były oczywiście mocno zużyte pierścienie. Zobaczcie, one praktycznie już nie mają tych
tych rowków tutaj, takich no inaczej, tu krawędzie są już mocno zużyte, są po prostu wytarte pierścienie, dlatego on rzucił olejem na pierwszym cylindrze. Pozostałe cylindry nie wyglądają o wiele lepiej, jeżeli chodzi o te pierścienie. No i wcześniej, jak mówiłem w którejś tam wstawce, że ja bym tylko w tym silniku wymienił pierścienie, tuleje, tłoki, to wszystko zostawił. Jednak grubo się myliłem i teraz już pokazuję Wam, na czym to polega, ta moja pomyłka. Po wybiciu tulei przejrzałem je sobie dokładnie. No i jest taka no dziwna przypadłość jak dla mnie. Ja się z tym za bardzo nie spotkałem, chociaż chyba w jakimś tam silniku było coś podobnego, ale inaczej, nie doszedłem tego przyczyny, dlaczego tak się dzieje. Słuchajcie, mamy wyczyszczony tutaj szczyt tulei, górę, no i w tym miejscu przykładowo, to jest tak oczywiście wyczyszczone zgrubnie, tak? Tutaj przykładowo tuleja jest fajna, gładka, równa, tak? A znowu na drugiej przechylni, na drugiej stronie, chłopie. Tutaj, no tego nie widać, ale o, jest potężny próg. Z jednej strony tulei, na jednej krawędzi. Ja wiem, że silnik jak obraca się i w trakcie trybu pracy największy nacisk generuje tłok na jedną stronę, ale to, żeby aż tak, w takim tylko zakresie zużyła się tuleja? No dziwne to jest, moi drodzy widzowie. Tutaj z tej strony od razu widać różnicę, o. No ale no tu no naprawdę jest no taki rów, taki próg, że to je od razu dyskwalifikuje. Nie ma o czym gadać, one się nie nadają do ponownego montażu, o. Tak więc, no mówię, nacisk tłoka zazwyczaj jest na jedną ścianę, no ale to po tłokach za bardzo nie widać, żeby one mocno męczyły się na tej jednej stronie. No kurde, mam brudną rękę. No dobra, nie będę tu już mieszał i przewracał wszystkiego. Śruba oczywiście do mycia, to wszystko do mycia. Tak więc to dyskwalifikuje te tuleje właśnie do dalszego eksploatowania. Wylatują, już są wbite nowe. Wlatują nowe tłoki, wlatują nowe pierścienie. I jeżeli chodzi o wał korbowy, nie mam w ogóle tutaj do czego się przyczepić. Jest lustro praktycznie na każdym czopie. Silnik jeszcze jest no prawie wypłukany, ale jeszcze tak jak widzicie, o, tam jest już olej od wbijania tulei, ale jeszcze tu na dole, tak jak na przykład mamy tu, o, brud. Jeszcze będę to wycierał, mył, czyścił. Sprawdzałem również luz, jaki występuje na wałkach wyważających, bo tu są właśnie takie dwa wałeczki, które nam wyważają silnik pod względem drgań. No i tutaj też są panewki. Normalnie sadziłem poprzeczkę, zacząłem ruszać, praktycznie zero luzu. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Nie będę ściągał stóp głównych. Moim zdaniem nie ma to sensu. Najlepsze jest jeszcze w tym to wszystko, że nie wiem ile ten silnik ma przepracowanych godzin. Nie mam pojęcia. Nie udało nam się tego ustalić. Nikt nie wie, co jest grane, ale zaglądane do niego było, ponieważ miska to wszystko była układana na smar. Wiele uszczelek jest wymienianych. Tak więc nie wiadomo, czy ja to po kimś poprawiam, czy nie. Ten silnik był nabyty przez klienta. Trochę popracował, no i rzucił właśnie tym olejem. Tak więc historia jego nie jest nam znana. Składam go w tej postaci, jak teraz widzicie. Tak jak mówiłem wcześniej, wymiaruję jeszcze korbowody. No i zastanawiam się dalej, co z tymi panewkami, ale co jest lepsze? Czy jest lepszy trochę podjechany ten oryginał, czy nowy zamiennik? Nie mam pojęcia, co w tej kwestii zrobić, ale chyba zdecyduję się na ten nowy zamiennik. Bo nowe to zawsze nowe, tak? No ale oryginał to zawsze oryginał. No i to są właśnie takie ciężkie sprawy. Tu już mamy wszystko zmontowane, umyte, wyczyszczone. Jeszcze przed całkowitym zakręceniem głowicy docisnę poprzez szpilkę i rurkę każdą z tulei i zwymiaruję, jak wysoko wystają ponad płaszczyznę bloku, aby było wiadomo wedle książki serwisowej,
czy to jest wszystko ok, tak? Nie wiem, czy... A dobra, tu już się zakręciłem. Biorę się dalej do działania i czekamy na Patryka. Biorę się za pomiar jednego z korbowodów. Przekazuję telefon Patryckowi. Przyrząd jest. Ja już to wielokrotnie pokazywałem, ale mam okazję teraz pokazać to trochę inaczej, bo mam po prostu kamerzystę. Kamerzysta, odezwij się. Cześć, witam. Dziękuję. Dobra, chodź pokaż. Mamy ustawione 0, tak? No. No tam grubość wskazówki, dobra, ok. I lecimy w inne miejsce. Ok, obracamy. To samo. Przesuwamy w bok. Prawie to samo. Dobra, obracamy dalej. I tu już widać pierwsze zużycie. Ale ono sięga rzędu 200. Tu mamy lekko ponad 200. Może w tym miejscu, najbardziej w punkcie, gdzie napiera trzon korbowodu, tak? Też niecałe 200. Oj, czekaj. Wskoczyłem w zamek. W miejsce zamku. Wrócę w tą stronę. Okej. Jedna setka. Czyli prawidłowo, no, korbowód jest w bardzo dobrym stanie, tak? Jaka to jest data produkcji? 12.10.06. 2006 rok. To co? Nie wiem, czy zamiennik tyle wytrzymałby. 2006 rok. 200 zużycia. 17 lat. Czekaj, patrzę tak. To tam 86 rok, tam były też 200 zużycia. A zmierzyłeś tam z tyłu ten, o? O co ci chodzi? Ford 2.2. A co tam mam zmierzyć w tym Fordzie? Gdzie w końcu zdecydujesz się z tym silnikiem, bo on tu będzie zalegał i zalegał. Nie no, myślałem, że porównać, bo to jest rok chyba 2007. No ale no przecież tam nie mamy wyjątego w ogóle korbowodu, czy to będzie lepszej jakości, czy gorszej? No ale nie wiesz, mamy o co chodzi. No wiem, ale nie mamy wyjątego żadnego korbowodu ani nic. To przy okazji. No. Jeszcze ten wał mikrometrem jeszcze walnę. Ale to raczej nie ma sensu w ogóle go ruszać, bo jak już po korbowodzie wiadomo, że jest dobry, to taki sam będzie temat wału. No co to jest, setka zużycia? No to teraz nawet niech na czopach będzie zużycie też jakieś 200 czy coś takiego, to nie ma sensu tego dotykać, tak? Bo to jest wszystko oryginał i jeszcze nie dość, że oryginał, to jeszcze stan nominał, tak? No to zakładać tylko ewidentnie. No to jest właśnie to, ja to tłumaczyłem wcześniej na wstawce, czy co założyć, czy lekko podjechany oryginał, czy nowy zamiennik. I tu bądź mądry. Ja bym został raczej, no został, no nie wiem właśnie, no to już tłumaczyłem prędzej na wcześniejszych stawkach. Ja mam tam MUF. No tam leżą te zamienniki, ale no to nie jest, no jest to nowe i to nie jest oryginał. Tu masz oryginał zużyty, lekko zużyty. No i co jest lepsze? No. Ja twierdzę, że oryginał. No widzisz, a bo ja przecież w Tryski spokoju... też się dowiedziałeś, że jest jedna linia do pierwszego tak, wkładu. Tak, w Tryski udało mi się rozpracować, ale to w Tryski przy Euro 2. Tak. To rozpracowałem temat, udało mi się wycisnąć, że są dwie selekcje. No ale zobacz, jak przy tych częściach to jest taka sama selekcja ale będzie. Ale poczekaj, wydaje mi powiedzieć. Masz dwie linie produkcji wtryskiwaczy. Na zamiennik, czyli na rynek taki częściowy i na pierwszy montaż. No tak. No, to już też wcześniej tłumaczyłem. A jak przy tych częściach tak samo będzie, to te części stare używane będą lepsze.
No i to jest właśnie to. Bo były z pierwszej linii, a te będą z drugiej. No dobra, ale te masz z tej drugiej linii i masz je w dużo lepszej kondycji niż te, bo te już przejechały swoje i co? No nie no. Wiem, bo nie widać aż takich śladów chyba. Chyba. Dobra. Dobra. Zawsze można zakręcić butelką. To jak mamy remontować silniki. Od orężady oczywiście. Jak mam remontować silniki i mam ważyć losy tej naprawy na zakręcenie butelką, to ja może lepiej spakuję to wszystko gdzieś i odeślę i niech ktoś inny podejmuje za mnie tę decyzję. Tak? Zobacz. Tu masz tyle zdjętej powłoki pierwszej. Tu nie ma nic znowuż. Tu jest miejsce nacisku trzona korbowodu, gdzie przychodzi największa siła. Widzisz? No. Przychodzi największa siła po spalaniu, tak? Po cyklu pracy. No ale panewka jest gładka, żadnej rysy nie ma. No i teraz bądź mądry. Ty. Podobno się nie psuje. Dobra. Koniec na dzisiaj. Starszy. Ja już ledwo na nogach stoję. Zresztą chyba widać po mojej ten no. Tu tak trochę masz tak jak. No tak się wygląda. No co ty chcesz? Co ty myślisz? Że to tu to się leży i pachnie przy takiej naprawie? No. A sam, że samo się robi? Dobra, starczy na dzisiaj. I kolejny dzień walki z John Deere'em. Mamy już zamontowane korbowody, tłoki, zestawy naprawcze, to wszystko. Praktycznie silnik zaraz będę zamykał od dołu, stawiał na stopach i pomału zakręcał górę. Udało mi się wszystko już zweryfikować, ustalić, wymierzyć. No i co? Remont w tej postaci jest jak najbardziej poprawny ze względu na nieduże zużycia dołu silnika, jak to się mówi potocznie. Stopy, tak jak widzieliście, wróć, korbowody, tak jak widzieliście. Dopuszczalne ich zużycie to jest do 300, dopuszczalne odchyłki. Występuje tutaj tylko jedna setka, tak więc zużycie no jeszcze skromne. Fajnie są ładnie poopisywane numerami dane korbowody, w których miejscach były. Właśnie przy takich remontach to jest bardzo, bardzo przydatne. Jeżeli chodzi o wał, również zużycie wynosi niecałe 200. Wymiarowałem tutaj mikrometrem. Stóp głównych nie ruszam. Skoro korby są dobre, podejrzewam, że stopy główne nawet szkoda odkręcać, tak? Wałki wyważające, tak jak mówiłem gdzieś chyba wcześniej, sprawdzałem luzy tak wsadzając dźwignię, tak? I nic tutaj w ogóle się nie rusza, wszystko jest bardzo sztywne, tak więc powinno to śmiało gonić dalej. Nic nie powinno się wydarzyć tutaj z tym silnikiem. Jeżeli chodzi o dokręcanie korbowodów, tak jak teraz będę się właśnie za to brał, to korzystam wszędzie jak tylko mogę przy tej naprawie z wiedzy, pełnej wiedzy serwisowej. Tu akurat zatrzymałem się na momencie wymiarowania korbowodów. O, no i tutaj mamy opisane maksymalne zużycie stopy korbowodu 0,038, tak? No to mamy 0,38, no to 300, prawie 400. Tak więc jest wszystko ok. No i co tu dużo mówić? Nic nie pozostało innego, tylko kręcić. Kręcić śrubami, montować to wszystko w całość. No i powinno to robić robotę. I głowica na silniku, silnik już na głównej stopie, czy tam stopach. Przykręciłem obudowę termostatu. Będę pomału zabierał się za montaż góry, ale jeszcze jestem na etapie dokręcania głowicy. Teraz akurat mam przerwę, ponieważ głowicę w tym silniku dokręca się w czterech etapach. Pierwszy etap to jest na 100 Nm, drugi etap 150 Nm i teraz po drugim etapie należy odczekać 10 minut wedle zaleceń producenta i następnie poprawić jeszcze raz etapem 150 Nm i ostatni etap, czwarty, to dociąganie każdej szpilki o kąt 60 stopni. Co jeszcze ciekawego w tej jednostce mogę pokazać? Zbytnio to nic. Powiem szczerze, nie urzeka mnie ten silnik. Zwykły, prosty silnik, prosta jednostka. Nie ma tu nic skomplikowanego.
Nie ma czym tu się zachwycać, powiem szczerze. To, że jest on generacji Euro 3, to tylko tyle, że dokłada do niego całą wiązkę kabli i tej całej, wiecie co? Problem tego rodzaju powstaje, kiedy taki silnik z takim właśnie osprzętem elektronicznym musi zostać uruchomiony tutaj na miejscu. No i nie wiem, czy mi się to uda wykonać. Mam tutaj obok takie specjalne instalacje, specjalną skrzynkę, taką można powiedzieć bazę rozruchową, ale ja tego raczej się nie będę podejmował, aby to podłączać i uruchamiać, bo słabo to widzę i więcej nerwów będzie mnie to kosztować. Cześć. Dzień dobry panu. Pokaż ty się, pokaż. Jak ty wyglądasz? Co ci się stało? Tak? Co ci się stało dzisiaj? Nie wiem. Co ty taki zmęczony jesteś? A co to jest? Rurka do kolektora. Nie, wróć. Od termostatu do pompy wody. Do czyszczenia czeka. 100 punktów. Dziękuję. Tak więc, no widzicie, Patryk jakiś zmęczony usilnie. Biedny taki, zajechany. A ja kręcę dalej. I teraz będę właśnie kręcił trzeci etap, czyli już po odczekaniu tych kilku minut. No 10, tak jest opisane. O, i kawałek za szpilka rusza. Te akurat nie. Te nie, te środkowe ruszyły. Dobrze? Dobrze, dobrze. Przejazd. Fajnie się tutaj dokręca tą głowicę. To jest akurat bardzo fajne, że mamy wyznaczoną pierwszą szpilkę i od każdej szpilki następne dookoła. Taką jakby zrobić taki trzeba ślimak w kolejności tych szpilek. Zaczynamy tu i potem po kolei tak o. No to się zgadza. To mi się tu podoba, nie? Ale wiesz, co mnie najbardziej urzekło w tym silniku? A co? Cena części. Tak mi urzekła, że jeden wtryskiwacz, no to jest euro trójka, ale do euro dwójki jeden wtryskiwacz ponad 800 zł, no to... A do szóstki ile? Za 800 zł to bym kurwa ze 30 kupił końcówek. Cały wtryskiwacz nie wiem ile ci powiem. Nigdy nie kupowałem, ale końcówka kosztuje chyba 80 czy 90 zł. Teraz, no. Więc wiesz, to mnie urzekło mocno, nie? Co dalej? Teraz kąt 60 stopni. Cześć, witam. Chyba cześć, żegnam, bo kończymy odcinek. No. Narobiło się tak. No, że tak jak widzicie, jednostka jest złożona już w całość, nic nie mamy więcej nagrane. Nie było na to po prostu czasu i chcieliśmy jak najszybciej złożyć ten silnik, ponieważ Patryk zabiera go z powrotem do miejsca jego przeznaczenia. Wymienione bebechy na tyle, ile życzył sobie klient. Powinno to chodzić, nie mam tu żadnych zastrzeżeń ani nic. Jeżeli chodzi o układ paliwowy, tutaj Patryk meldował, że on był zakładany dosyć niedawno, świeży, tak? Tak jest. Tak więc układ paliwowy jest pewny, głowica jest po regeneracji, całe zestawy naprawcze są nowe, korbowody są sprawdzone. No i teraz jakie panewki zostały założone? Oryginalne. Oryginalne, trochę używane. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeżeli chodzi o zużycia, to wszystko to mniej więcej pokazałem. No ale no nic więcej tutaj nie mam do zrobienia i do dodania w tej jednostce. Może taki skromny temat do dyskusji właśnie, jak to robić z tymi częściami w takich sytuacjach, drodzy widzowie. Jeżeli klient życzy sobie właśnie, żeby jak najwięcej oryginału zostało zamontowane, żeby po prostu nie stosować takich zamienników w takich miejscach, gdzie można zostawić ten oryginał. Jak to w ogóle robić? Bo no to jest taka kwestia sporna i mówię, taki fajny temat do dyskusji podrzucam. Moja opinia na temat takiego silnika, no to moim zdaniem to trochę popierdółka jest. Jak tak się napatrzę na to i patrzę na to, tak, to są całkiem inne kategorie mocowe, silnikowe, wagowe i tak dalej, ale czy wykonanie, no inaczej,
Jakościowo odlewy, wykonanie jest widać dużo ładniejsze i tak dalej, tak? Są bardzo ładne odlewy, jest bardzo ładnie to poobrabiane i tak dalej, ale moim zdaniem, tak jak patrzę właśnie poprzez pryzmat produkcji wschodniej, czy też właśnie tu amerykańskiej, czy zachodniej, może tak to nazwijmy, dla mnie to jest wszystko jedno i to samo. Nie jako dla mechanika, tylko właśnie takiej, no, ze strony konstrukcyjnej, tak? Proste jednostki, jedna i druga, mimo że ta jest Euro 3, to tak naprawdę blok od Euro 2 też tutaj pasuje, nie ma żadnego problemu. Pozmieniane tylko sprzętem, tak? To, no, tłoki są inne, tak? Tłoki są inne, no zmienione sprzętem, to jest, zobacz. Masz wtyski, a tu masz... Common Raila masz te, no, wtryskiwacze całkiem inne na cewce, tak? Tak. No. Tak więc identyczna sytuacja jak i tutaj. Zobacz, 240 koni masz na normalnej pompie, wtryski takie proste. Wyciągamy teraz 400 koni i są zmiany tylko w bebechach, tak? No. No, są zmiany tłoki, wałek rozrządu, takie rzeczy. I konstrukcyjnie proste zmiany, a uzyskanie mocy jest całkiem spore. No i tutaj też chodzi o normy, tak? Tutaj się nie rozchodzi o normy. No ale tutaj rozchodzi się o normy. I czemu jak wlewałeś olej, czemu Patryk mi to zrobiłeś? Czemu mi to zrobiłeś? No dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego go tak oblałeś? Bo... Bo... Ja tylko dolałem litr. Tak, litr. A kto, pół obok, dobra. A kto dolewał pierwszy litr? Ja dolałem i powycierałem. Ale ja tylko kawałek, a nie, że aż kałuża pod spodem się robi. Ja w to nie wierzę. Dobra. 10 litrów wlałem bez żadnej kropelki obok. Tak? A, takie 10 litrów wlałeś, dobra. Dobra, tak, mamy jeszcze zaznaczone farbą, taką tu Patryk zaznaczył, ponieważ nie miałem i to jest do wymiany, ten wąż jest uszkodzony, jest, ma pęknięcie i jeszcze też podczas remontu dopatrzyłem się uszkodzenia chłodnicy, no i pokazałem to tutaj Patrykowi, Patryk to wszystko przekaże, już, zresztą chyba już jest przekazane, tak więc co tu dużo mówić, nie będzie uruchomienia jeszcze, to jest najgorsze, nie będzie uruchomienia żadnej z jednostek, ponieważ elektronika blokuje mnie tutaj, rozpracować to, musiała ta skrzynka tu stać, rozpracować całą tą wiązkę z tym wszystkim, żeby uruchomić ten silnik tu na miejscu, to jest zbyt skomplikowane i nie na teraz, gdzie silnik jest potrzebny na wczoraj, tak? Tak. Jest bardzo pilny, więc idzie na ryzyko. Tu jest ten cały... To jest twój kolega. Mój najlepszy kolega, którego już z chęcią bym stąd wyeliminował. Euro 2 dużo lepiej, dużo ładniej. No zobacz, jak ten silnik wygląda z całym tym makaronem. To przecież szpeci tylko. To jest do niczego niepotrzebne. No jest tego, tak? Jest tych pinów. Ale mało w sumie nawet. No, ale to nie na dzisiaj. Już jest godzina 22, chłopie, to już. Zostawiamy. Jedzie do maszyny, wstawienie i montaż. Znaczy montaż i uruchomienie tam na miejscu. I ja tam jestem pewien swojej roboty, więc powinien hulać bez problemu. I to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i do następnego. Cześć.